Jeszcze nie. Poczekajcie. Słuchajcie. Z największą przyjemnością wysłuchamy tego 100 lat, ale teraz na scenę chciałbym poprosić tutaj wszystkich bardzo mocno związanych tutaj z zespołem Quo Vadis przez te 20 lat. Zacznę tutaj, poproszę, żeby rózgę dostałem, tak? Poproszę tak, najpierw Bączka. Słuchajcie, założyciel zespołu Quo Vadis, ojciec Quo Vadis, Mariusz Bączek-Bączkiewicz. Wojtek Słabicki, gdzie jest Wojtek Słabicki? Jest i Wojciech Słabicki, pierwszy legendarny perkusista. Dalej poproszę tak, no Misiek tutaj się pojawia, bo musimy tutaj wziąć teraz w dłoń pewne atrybuty, więc poprosimy też i Pawełka i Poliego, ale teraz chciałbym też jeszcze tutaj zaprosić kilka ważnych osób dla nas, a mianowicie prezesa, czyli Marka Pawlaka, przewodniczącego komitetu organizacyjnego dzisiejszego koncertu. Trzeba mu należną tutaj chwałę oddać. To ten dżentelmen. Dziękuję bardzo. Zapraszam również na scenę wiceprzewodniczącego komitetu organizacyjnego, czyli Jakubka. To oni we dwóch tutaj tak zadziałali bardzo mocno. Gdzie jest Jakubek? Tutaj muszę uścisnąć dłoń. Tak, bo tutaj też będzie teraz atrybut dobry. Dzięki. Chciałbym zaprosić, tak, należyta chwała, jeszcze nie strzelamy. Teraz tak, poprosimy jeszcze Janusza Merca. To jest nasz legendarny znowu Szmenago. To, że kiedyś Quo Vadis był tak popularny, to właśnie jego zasługa. I mam nadzieję, że tutaj to trio to na przyszłość będzie nam dobrze wróżyło. I poproszę jeszcze Maria tutaj na scenę. To jest admin naszej strony, a także autor większości grafik. Mario, pokaż się, też szacunek dla ciebie. A teraz chętnie wysłuchamy jakąś piosenkę. Pretty! Walking down the street, pretty woman, I couldn't help but see, pretty woman.
Słuchajcie, zapomniałem powiedzieć, że utwór Pretty Woman był dedykowany dla wszystkich kobiet, których imiona rozpoczynają się na literkę K, jak Katarzyna, Małgorzata, Roxana, Monika, Zdzisława. Jakieś propozycje? Daria? Magda? Dobra, jeszcze jakieś dziewczyny? To słuchajcie, to na 3-4 krzyknijcie i to dla nich właśnie. 3-4! To właśnie dla nich.